Cześć, witaj serdecznie. Piotr Misiurek, Kryptororaty. Dzisiaj opowiemy sobie o super wynalazku DeFi, tak zwanych flash loans. Tłumacząc bezpośrednio z angielskiego, nazwalibyśmy je pożyczkami błyskawicznymi. A moim zdaniem jeszcze lepsza jest nazwa pożyczki kwantowe, ponieważ o tym, czy została ona udzielona, dowiadujemy się dopiero w momencie jej spłaty. To jest trochę podobne do fizyki kwantowej, gdzie dopóki nie sprawdzimy stanu, to nie wiemy, czy się coś wydarzyło wcześniej, czy nie, jaki ma stan. Więc ta pożyczka ma stan nieokreślony, jest wzięta i niewzięta jednocześnie, do czasu aż nie będzie spłacona, wtedy wiemy, czy została wzięta, czy nie. I o flash loans, jeżeli już usłyszałeś, to najprawdopodobniej w kontekście lutowych ataków na Fulcrum, kiedy to właśnie zostały one wykorzystane do dostarczenia zasobów do tych ataków. Ponieważ flash loans są to pożyczki, które możemy brać bez zastawu. Jeżeli oglądasz inne moje nagrania, to wszystkie inne formy pożyczek na krypto, na blockchainie dzieją się pod formę zastawu i to zastawu z nadmiarem, czy to na Makerze, przy emisji DAI 150% wartości musi być w zastawie, mamy nadmiar, w kompandzie tak samo, Synthetics w ogóle nadmiar zastawu to jest 750%. Więc zawsze, żeby wziąć pożyczkę, musimy zastawić jej większą wartość, a tymczasem flash loans nie ma w ogóle zastawu. Dlaczego? Ponieważ ta pożyczka jest właśnie błyskawiczna i kwantowa i nie ma ryzyka, że nie zostanie ona spłacona, ponieważ żeby była udzielona, to ona musi być oddana w tej samej transakcji. Czyli transakcja na blockchainie Ethereum może zawierać dowolną ilość podtransakcji. Czyli w jednej transakcji zamykamy kilkanaście, kilkadziesiąt różnych transakcji, interakcji z różnymi smart kontraktami. I właśnie w ten sposób mogą być wykorzystywane w flash loans i były wykorzystane właśnie w tych atakach. Czyli ktoś pożyczał dużą sumę pieniędzy o wartości kilkuset tysięcy dolarów, nawet kilku milionów, następnie wykonywał na nich kilkadziesiąt, kilkaset różnych transakcji, operacji. Te operacje w tych atakach manipulowały cenami walorów na różnych DEX-ach i w wyniku tego mógł manipulować wartością swojego zestawu w tych protokołach, nie we flashloanie, bo to nie ma zestawu, i potem wyjść z zyskiem, wyjść z niespłaconą pożyczką w tych protokołach i to wszystko działo się w obrębie jednej transakcji i na końcu spłacając ten flashloan z małymi odsetkami, one są małe, ponieważ są tak szybkie. Ta pożyczka jest udzielana w ciągu jednego bloku transakcyjnego, samo spłacana, i co jest w tym fantastyczne, że ta pożyczka jest udzielana na początku transakcji, potem my możemy sobie te środki przesłać przez różne smart kontrakty, najczęściej są to właśnie różnego rodzaju protokoły DeFi i tu widzimy kolejny plus DeFi. DeFi jest otwarty, czyli my możemy dowolnie łączyć produkty finansowe, smart kontrakty z różnych protokołów. Nie ma żadnych ograniczeń. Jeżeli korzystamy z Synthetics, to nie jesteśmy ograniczeni tylko do tego, co daje Synthetics. Możemy korzystać również z dowolnych innych protokołów, a w świecie tradycyjnym mamy ekosystem naszego brokera i naszego banku i musimy się go trzymać. Powoli, dzięki Open Bankingu, dyrektywie PSD2, i projektom takich jak Ramp Network wychodzimy z tego, ale dalej ten tradycyjny świat skostniały jest zamknięty i jesteśmy ograniczeni do tego, co oferuje nam ekosystem danego banku, danego brokera. W DeFi możemy śmigać pomiędzy produktami DeFi w dowolny sposób, nie ma żadnych ograniczeń. I bierzemy sobie tą pożyczkę flash loan na samym początku i następnie wykorzystujemy ją w różnych DeFi-owych projektach. Jeżeli uda nam się z tym wypracować zysk, to spłacamy tą pożyczkę wraz z moimi odsetkami, a zysk zostaje u nas. Co się dzieje, jeżeli tego zysku w tych operacjach nie wypracujemy?
no wtedy okazuje się, że pożyczka nie była nigdy wzięta, ponieważ jeżeli na końcu nie zrobimy spłaty, to cała ta transakcja od początku do końca, od udzielenia pożyczki poprzez interakcje z protokołami innymi DeFi, staje się nieważna, nie trafia do bloku. Więc to jest fantastyczne, ponieważ dla biorącego tą pożyczkę nie ma ryzyka, że on spróbuje coś zrobić, zarobić, a jak poniesie straty i nie będzie w stanie wpłacić pożyczki, to będzie w tak zwanej przysłowiowej czarnej dupie. Nie, po prostu wtedy okaże się, że pożyczka nigdy nie była wzięta. I teraz jak możemy wykorzystać flash loans? Do czego one są wykorzystywane? Najczęściej do operacji, na których wcześniej nas nie było stać. Na przykład do arbitrażu. Widzimy małe różnice cenowe na DEX-ach, nie wiem, 0,5% procent. I jeżeli na tej różnicy zrobimy operację 1000 dolarów, no to to jest 10 dolców. No to może granie warta świeczki. Ale jeżeli pożyczymy 100 tysięcy, no to się 1000 dolców i wtedy możemy już jakąś sobie solidną dniówkę wypracować, więc flash loan w długiej perspektywie pozwala na zniwelowanie różnic cenowych na DEX-ach i w ogóle zniwelują niedoskonałość alokacji kapitału, ponieważ arbitraż, czyli wykrycie i zniwelowanie tych niedoskonałości alokacji kapitału, stanie się wykonalny dla każdego. Nie potrzebujesz dużych nakładów finansowych, aby brać udział w arbitrażu. Może stać się to dla ciebie opłacalne, nawet gdy nie masz nic pieniędzy, bo bierzesz sobie flash loana na pokrycie tego arbitrażu. Jak on ci wyjdzie, to masz zysk, a jak on ci nie wyjdzie, to nic się nie stało, bo nie było w ogóle flash loana, więc to jest super. Więc teraz rodzi się pytanie, jak brać te flash loany? No i tu jest cały pies pogrzebany, czy jak to się dokładnie mówi. Nie jest to proste, w sensie, że wiecie, flash loana jest proste, to można zautomatyzować do klikania sobie na stronie internetowej, ale przepuszczenie tego przez te inne smart kontrakty DeFi i zarobienie po drodze jest skomplikowane i to wymaga wchodzenia w interakcje ze smart kontraktami, wymaga umiejętności programisty, więc jeżeli chcemy korzystać z okazji rynkowych, które są niewidoczne dla wszystkich, to musimy to być programistą i sobie to samemu zakodować. Aczkolwiek flash loany też są integrowane w różnych produktach DeFi do na przykład ochrony zastawów w DAI, przy emisji DAI i między innymi o tym porozmawiamy sobie w następną sobotę, kiedy to będzie webinar DeFi dla zaawansowanych, bo w tą sobotę mówimy sobie o inwestowaniu w Bitcoina w czasach kryzysu. Na ten webinar też zapraszam. Generalnie, jeżeli interesują Cię moje webinary, to są one na żywo dostępne za darmo i w opisie znajdziesz link do zapisów na te webinary. Zapisz się na listę mailingową i co tydzień będę dawał Ci znać o najnowszych webinarach. To tyle na dzisiaj. Dziękuję za uwagę. Miłego dzionka. Do usłyszenia jutro.